Pomoc żywnościowa 2014-2020 to program, który wspiera najbardziej potrzebujących. Dotychczas na Dolnym Śląsku pomocą objętych zostało ponad 70 tysięcy osób. Jest to program operacyjny, którym zarządza Ministerstwo Rodziny. Instytucją pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolnego, a instytucjami, które bezpośrednio przekazują żywność do potrzebujących, są organizacje pozarządowe, m.in. Caritas, chociażby Caritas Świdnicki. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać dotknięci ubóstwem, sieroctwem lub niepełnosprawnością. Jednym z warunków koniecznych do zakwalifikowania się do programu jest kryterium dochodowe. Ja wszystkim tym, którzy mają podejrzenia, że mogliby się kwalifikować do tej pomocy, proszę o to, żeby udali się do właśnie swoich gminnych ośrodków pomocy społecznej. Tam te informacje są, oczywiście w tych gminach, które są objęte programem pomocy żywnościowej. To jest bardzo dokładnie opisane w dokumentach i to kryterium dochodowe nie jest aż tak niskie. Adresy punktów wydających żywność można uzyskać również w oddziałach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności i Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to szeroka gama, bo są to produkty z grupy artykułów jakby powiedzmy tych mącznych, są to produkty mięsne, są to oleje, są to produkty rybne. Mamy tutaj obok pokazane, łatwiej byłoby to kobietom wymienić, natomiast mężczyzna jest w stanie powiedzieć tyle co ja. Ale jest to kilkanaście produktów, które są niezbędne właściwie do utrzymania normalnego poziomu żywienia. Program nie polega jedynie na dystrybucji żywności. Osoby potrzebujące mogą również uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach. Były warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, warsztaty, które pomagały na to, aby dbać o przechowywanie żywności, i warsztaty ekonomiczne, które zwracały uwagę na budżet domowy. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero przy tych warsztatach niektórzy się dowiedzieli po raz pierwszy, że coś takiego jak budżet domowy istnieje. No także to te warsztaty przyniosły efekt. Brało w nich udział 700 osób. W 2016 roku w programie uczestniczyło niemal 90% dolnośląskich gmin. Stąd też druga moja prośba z dnia dzisiejszego, czyli apel do tych gmin, które nie uczestniczą w tym programie, żeby wejść w program właśnie po to, żeby tym, którzy są w potrzebie, z tego programu operacyjnego można było pomóc. Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.